Prowadzisz lekcje i webinary online, korzystasz z kamerki i mikrofonu. Używasz więc tych samych narzędzi, których na co dzień używają filmowcy. Dlatego dziś opowiemy Ci o kadrowaniu twarzy, o miękkim świetle, o roli dźwięku i innych rzeczach, które sprawią, że Twoje lekcje będą wyglądać ładnie i profesjonalnie. Kiedy filmowcy wchodzą do nowego pomieszczenia, to rozglądają się dookoła i mówią do siebie: o, zobacz, tutaj jest ładne, miękkie światło. Tutaj nagrajmy naszą scenę, tam ustawiają aktorów. Z tego odcinka dowiemy się, czym jest miękkie światło, dlaczego warto z niego korzystać i gdzie je znajdziesz w swoim domu. A jak zwykle pomoże mi Pan Zbyszek. Dlaczego warto korzystać z miękkiego światła w trakcie nauczania? W miękkim świetle dobrze wyglądamy. Jest to korzystne dla nas, ale też dla odbiorców. Odbiorcy dobrze nas widzą, widzą naszą mimikę, widzą nasze spojrzenie, widzą naszą twarz tak, jak ona w rzeczywistości wygląda. Gdzie w swoim mieszkaniu szukać ładnego, miękkiego, jasnego światła? Oczywiście tam, gdzie w ogóle światło występuje, czyli przy oknie. Jesteśmy w mieszkaniu naszych przyjaciół, są tutaj dwa okna. Jedno w kuchni raczej nie pracujemy, ale drugie w pokoju, przy którym siedzi Pan Zbyszek. Pan Zbyszek jest ładnie oświetlony, światło, które wpada z zewnątrz, dobrze oświetla jego twarz, jest to też światło, które jest bardzo korzystne dla naszego samopoczucia. Dzisiaj niebo jest zachmurzone, a więc z zewnątrz wpada do nas śliczne, jasne, rozproszone, miękkie światło. Pan Zbyszek siedzi blisko okna, w związku z tym wygląda w nim bardzo korzystnie. Sprawdzimy kilka różnych ustawień, zobaczymy, jak Pan Zbyszek mógłby siedzieć w tym pomieszczeniu i czy to naprawdę jest najlepsze miejsce w mieszkaniu? Moim zdaniem tak. To jest chyba najczęstszy błąd, jaki popełniamy w czasie naszych domowych transmisji, a więc Zbyszek usiadł na tle okna. Najprawdopodobniej nie chce pokazywać tego, co jest z drugiej strony. Wydaje nam się, że to jest takie neutralne, wygodne, fajne tło, nie widać naszego mieszkania. W rzeczywistości nie widać nic. Kamera, która jest w laptopie, w komputerze, nie jest w stanie dobrze zbalansować tego, zdefiniować też tego obrazka i zrozumieć, co jest ważne, co jest nieważne. W związku z tym robi taki kontrast. Twarzy zupełnie nie widać. Równie dobrze Zbyszek mógłby sobie ustawić tutaj ikonkę i efekt byłby taki sam. Żeby trochę naprawić sytuację, spróbujmy zapalić lampkę. Co się wydarzyło? Zbyszek wygląda troszkę lepiej, widać przynajmniej rysy twarzy, natomiast nie wygląda najlepiej. Dlaczego? Po pierwsze, światło odbija się od biurka i oświetla go od spodu. Jest to najgorszy rodzaj oświetlenia. Wyglądamy w nim po prostu trochę upiornie. Druga rzecz, jaka się stała, to lampka, żarówka ma tutaj kolor żółty. Jest to światło ciepłe. Z zewnątrz dochodzi do nas światło zimne, ponieważ jest środek dnia. Te dwie barwy ze sobą konkurują, one się ze sobą źle mieszają, w związku z tym twarz Zbyszka, nawet gdy lampkę podniesiemy, jest po prostu żółta. Przestawiliśmy biurko, ustawiliśmy je bokiem do okna. Jak to wygląda? Są tak zwane głębokie kontrasty. Artystycznie to jest może całkiem ciekawe ujęcie, natomiast dużo, dużo, dużo lepiej będzie wyglądał właśnie w tym miękkim świetle, które ustawiliśmy na początku. Dzisiaj mamy dużo szczęścia, ponieważ z zewnątrz wpada do nas piękne, miękkie światło rozproszone przez chmury. Ale czasami jest tak, że w słoneczny dzień słońce świeci nam prosto w twarz. Co wtedy robić? Mamy domowe rozwiązanie, bardzo proste. Jest to papier do pieczenia. Jasny papier, który możemy przykleić na okno, żeby rozproszyć światło, które wpada do nas z zewnątrz, przysłonić też trochę słońce. Przy tym rozwiązaniu nasza twarz będzie wyglądała naprawdę dobrze. Zdarza się, że nie możemy postawić biurka pod oknem, tylko musimy znaleźć jakieś inne miejsce w mieszkaniu. Jeśli zaświecimy zwykłe górne światło albo lampki, nie dostaniemy światła
miękkiego, rozproszonego, czyli nie będzie tego, na czym nam tak zależy. Co wtedy zrobić? Czym jest softbox? Jest to specyficzna lampa, wygląda troszkę jak taka parasolka, to wszystko jest składane. W środku jest żarówka, a tu z przodu mamy taką półprzepuszczalną tkaninę, przez którą światło żarówki pada na twarz pana Zbyszka. Mamy jeszcze inne rozwiązanie, jest to tak zwany ring. Tu wokół są światełka LED-owe, jest to dosyć wygodne, lekkie. Ring ma regulację, można wyregulować po prostu jasność. Warto z tego korzystać. Jest to troszkę bardziej wygodne rozwiązanie niż softbox, natomiast softbox daje troszeczkę lepsze światło. Tło jest kolejnym elementem, na który warto zwrócić uwagę podczas lekcji online. Bardzo popularne jest ustawianie się na białym tle, tak jak ja w tej chwili, a więc na przykład na białej ścianie w swoim mieszkaniu. Jest to rozwiązanie neutralne, a więc bywają lepsze i ciekawsze tła niż biała ściana. Wielu wykładowców ma za plecami półki, na przykład z książkami. Najciekawiej wygląda jakaś przestrzeń, nawet wnętrze pokoju. Ważne, aby panował w nim porządek. Aplikacja Microsoft Teams oferuje wirtualne tło. Aby je uruchomić, w oknie aplikacji kliknij 3 kropki, po czym z rozwijanego menu wybierz Zastosuj efekty tła. Możesz skorzystać z gotowych teł proponowanych przez aplikację. Inną możliwością jest wgranie własnego tła, na przykład związanego z tematem Twoich zajęć. Wirtualne tło z pewnością urozmaici Twoje lekcje. W tej chwili jedynym elementem kompozycji jest moja osoba, moja twarz, moje ciało. Kompozycja, którą widzisz, zmieni się, kiedy stanę troszkę z tej strony. Albo kiedy przykucnę. Lub kiedy stanę na palcach. Prawda, że inaczej wyglądam? Warto się odpowiednio ustawić w kadrze tak, ażeby wyglądać dobrze na ekranie. Jednym ze sprawdzonych sposobów jest skorzystanie z zasady trójpodziału. Trójpodział to podzielenie kadru na 9 równych części, dwoma liniami poziomymi i dwoma liniami pionowymi w tej samej odległości. W ten sposób uzyskujemy 4 mocne punkty. Są to takie punkty, na które nasz umysł, nasza świadomość zwraca największą uwagę. Przy stosowaniu zasad trójpodziału najważniejsze są oczy. A więc Twoje oczy powinny być ustawione gdzieś blisko tej wyższej linii trójpodziału. Może być troszkę wyżej, czy gdzieś w jej pobliżu. Na pewno nie na środku kadru, na pewno nie zbyt nisko. Tak, żeby nie zostawiać zbyt wiele powietrza nad głową, jak to mówią fotografowie. Kiedy oczy są blisko tej właśnie górnej linii trójpodziału, wszystko jest w porządku, wszystko jest na swoim miejscu. Zauważ, że jeżeli siedzisz przy stole i używasz laptopa, to pochylasz się nad ekranem, pochylasz się nad kamerą, którą masz w swoim komputerze. A więc patrzysz na swoich odbiorców, na swoich uczniów z góry. Czują się wtedy oni niekomfortowo, bo wydaje im się, że nad nimi dominujesz. Jaka jest na to rada? Wystarczy podnieść laptopa nieco wyżej, do góry, podstawić może kilka książek, tak aby kamera była mniej więcej na wysokości Twoich oczu. Mamy wtedy takie doświadczenie, tak jak my w tej chwili, a więc patrzymy na siebie twarzą w twarz, tak jakbyśmy ze sobą rozmawiali. To, na jakiej wysokości jest ustawiona kamera, ma też duże znaczenie dla naszego zdrowia. Spójrzmy na pana Zbyszka. Jest on pochylony nad laptopem. Laptop jest umieszczony w rogu stołu, a więc jego całe ciało, kręgosłup są skręcone. Nie jest to wygodna pozycja i po kilku godzinach, a na pewno po kilku dniach, a na pewno po kilku miesiącach takiej codziennej pracy będzie on odczuwał dolegliwości. Spróbujmy to jakoś usprawnić. Jeżeli pan pozwoli, panie Zbyszku, to podstawię panu pod laptopa książki. Kamera pójdzie wyżej, pan będzie lepiej wyglądał w kamerze, ale również pana ciało zupełnie przyjmie inną sylwetkę. Centralnie, prosto, naprzeciwko. Głowa jest wyżej, już nie ma tego załamania, także powinno to przysłużyć się
zdrowiu. Niestety w takim układzie mamy trudność z pisaniem, tak? Klawiatura jest wysoko, gdzieś tutaj na tych książkach. Dlatego możemy podłączyć zawsze zewnętrzną klawiaturę, zewnętrzną myszkę i w ten sposób pracować. Będziemy dobrze widziani, będziemy wygodnie mogli pisać. Najważniejsze w tym wszystkim jest centralne ułożenie, czyli nie stawiajmy nigdy laptopa na rogach biurka, czy komputera, czy ekranu. Zawsze patrzmy przed siebie, na wprost. Pamiętajmy, że monitory zewnętrzne zazwyczaj nie mają wbudowanej kamery. Co wtedy zrobić? Na szczęście na rynku są właśnie kamerki internetowe. Tu jest przykład takiej kamerki. Podłączamy ją do komputera. Taka kamerka ma takie wyjście USB. Podłączamy to do komputera. Tu umieszczamy kamerę na górze naszego ekranu i pan Zbyszek jest bezpośrednio filmowany, widziany przez oko tej kamery. Ten egzemplarz ma taką dodatkową zaletę, że jednocześnie nagrywa czy przekazuje dźwięk, a więc są tutaj dodatkowo mikrofony. Nie wszystkie kamery mają mikrofony, warto na to spojrzeć, warto sprawdzić specyfikację, czy właśnie kamera, którą byśmy chcieli zastosować, przekazuje też i nagrywa dźwięk. Wyobraźmy sobie sytuację, w której prowadzimy wirtualną klasę i nagle w naszym połączeniu brakuje dźwięku. Wtedy taka lekcja traci sens. Uczniowie widzą ekran, ale niestety nie słyszą Twojego głosu. To pokazuje nam, jak ważne jest źródło dźwięku. Jeśli korzystasz z laptopa bądź tabletu, te urządzenia są wyposażone w mikrofon. Dlatego nie musisz doposażać się w żadne inne dodatkowe urządzenie zewnętrzne. Oczywiście, jeśli chcesz podnieść jakość dźwięku, możesz zakupić słuchawki z mikrofonem. Wtedy masz pewność, że słyszysz bardzo dobrze, a mikrofon blisko ust sprawi, że Twoi uczniowie będą Cię słyszeć równie dobrze. Inną opcją jest mikrofon stolikowy, którego możemy podłączyć poprzez wejście USB. Praktycznie każdy komputer jest dzisiaj w nie wyposażony. W sprzedaży dostępne są również urządzenia z wtyczką mini jack. Takie urządzenia podłączysz praktycznie do każdego komputera. Podsumowując, pamiętaj, jak ważny jest dźwięk. To jeden z kluczowych elementów dobrego wykładu i dobrej transmisji. Korzystaj z urządzeń typu mikrofon, słuchawki z mikrofonem, ale zadbaj również o to, żeby otoczenie, w którym przebywasz, było ciche, to podnosi skupienie i jakość prowadzonych zajęć. Dzisiaj te urządzenia przenoszą nas do wirtualnego świata, szkoły, do lekcji. Dzięki połączeniu z internetem mamy możliwość prowadzenia lekcji zdalnych. Chciałbym Ci opowiedzieć, jak ważne jest łącze internetowe. Rozróżniamy popularne dwa typy łącza internetowego. Pierwszy to internet GSM, a więc taki, który otrzymaliśmy od operatora komórkowego. Na pewno codziennie używasz go w swoim telefonie komórkowym lub masz przenośny router. Są to bardzo wygodne rozwiązania, jednak mogą sprawiać problemy. Duża ilość osób, która korzysta z sieci komórkowej lub duża odległość od nadajnika może sprawić, że Twoja lekcja zostanie przerwana bądź wystąpią zakłócenia. Stabilniejszym rozwiązaniem jest internet szerokopasmowy, czyli taki, który wchodzi kablem lub światłowodem do mieszkania, jest rozprowadzony już dalej przez router, który na przykład emituje sieć Wi-Fi. Dziękujemy za obejrzenie naszego poradnika. Mam nadzieję, że tych kilka filmowych porad pozwoli przygotować dobre, wygodne miejsce pracy zdalnej nauczyciela. Ja również dziękuję, a na koniec przypomnę najważniejsze zasady, o których dziś opowiadaliśmy. Dla Twojego wyglądu w kamerze najkorzystniejsze jest miękkie światło. W naturze miękkie światło występuje przy zachmurzonym niebie. Jeśli to możliwe, ustaw biurko przodem do okna. Twoja twarz będzie dobrze oświetlona. Jeśli Twoje biurko stoi daleko od okna, warto skorzystać z dodatkowego źródła światła, jak na przykład softbox czy lampa pierścieniowa typu Ring. Zwracaj uwagę na tło, które masz za sobą. Możesz też ustawić wirtualne tło, korzystając z narzędzi dostępnych w aplikacji Microsoft Teams. Pamiętaj, aby dbać o dobrą kompozycję swojego portretu.
Możesz skorzystać z zasady trójpodziału. Oczy powinny być na linii w okolicach 2/3 wysokości kadru. Rozwiązaniem, które ułatwia nam ustawienie dobrego kadru, będzie ustawienie kamery wyżej. Na przykład poprzez postawienie laptopa na kilku książkach. Kolejną opcją jest użycie zewnętrznego monitora. Jeżeli monitor nie posiada wbudowanej kamery lub mikrofonu, możesz skorzystać z urządzeń zewnętrznych. Pamiętaj, aby monitor był ustawiony na środku biurka. Staraj się zachować wyprostowaną sylwetkę. W czasie lekcji zdalnych dobra jakość dźwięku jest nawet ważniejsza niż jakość obrazu. Zadbaj o dobry dźwięk. Dziękujemy.